Rok 2013 jest rokiem jubileuszowym dla gminy Inowrocław. Gmina powstała 40 lat temu, w roku 1973, na mocy ustawy wprowadzającej nowy podział administracyjny kraju. Uroczyste obchody tego święta odbyły się 27 maja 2013 roku. Gala jubileuszowa poprzedzona została mszą w intencji pomyślności mieszkańców gminy Inowrocław w kościele Świętego Krzyża w Inowrocławiu. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy udali się spacerkiem do znajdującego się nieopodal Teatru Miejskiego, gdzie odbyła się główna uroczystość. Przybyłych gości pieśniami regionalnymi witały członkinie zespołu Kruszowianki. Wójt Tadeusz Kacprzak w swoim okolicznościowym przemówieniu wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest współdziałanie, konstruktywna współpraca i wzajemny szacunek. W krótkich słowach przybliżył historię gminy oraz nakreślił jej współczesny obraz i plany na przyszłość. Jubileusz stanowił także znakomitą okazję do wyróżnienia osób, które swoimi działaniami w istotny sposób wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Tytułem zasłużony dla gminy Inowrocław uhonorowano 4 osoby. Tadeusza Stanisława Kwiatonia, Michała Witolda Ranusa, Alinę Książek i Krystynę Wysocką. Szesnaście osób otrzymało także wyróżnienia za działalność na rzecz gminy, a wśród nich ksiądz prałat Leszek Kaczmarek, ksiądz proboszcz Adam Meller, Augustyn Korona, Józef Kowalewski, Jacek Kirsztan, Mirosława Grabowska, Hanna Polak, Lidia Ruszkiewicz, Stanisława Matuszak, Leszek Rosa, Krystyna Sowińska, Elżbieta Waszak, Bożena Wolas, Beata Szafrańska, Marian Mazur i Andrzej Czerwiński. Wiele ciepłych słów pod adresem zarówno władz gminnych, obecnych i poprzednich, a także i samych mieszkańców gminy Inowrocław padło z ust zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Dariusz Kurzawa, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, a po nim wystąpił Tadeusz Majewski, starosta powiatu inowrocławskiego. Wójt gminy odebrał także liczne gratulacje, podziękowania, życzenia i kwiaty od zaproszonych gości. Zespół pieśni i tańca Ziemia Bydgoska zaprezentował piękne i wzruszające pieśni w bogatym programie patriotycznym. Wyróżnieni wcześniej panowie Tadeusz Stanisław Kwiatoń i Michał Witold Ranus otrzymali także krzyże zasługi nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pan Kwiatoń srebrny, a pan Ranus brązowy. W przerwie zaproszono gości na okolicznościowy toast i pyszny, imponującej wielkości tort serwowany przez samego gospodarza, wójta gminy Inowrocław. Drugą część obchodów jubileuszu rozpoczął występ zespołu pieśni i tańca ziemi bydgoskiej, tym razem prezentując pieśni i tańce ludowe. Niespodzianką dla uczestników obchodów był także film zrealizowany specjalnie na tę okazję, prezentujący najpiękniejsze miejsca, ciekawe tereny rekreacyjne oraz interesujące zabytki. Film będzie można obejrzeć na stronie Urzędu Gminy. W uroczystości wzięło udział około 500 osób. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali komplet materiałów obrazujących gminę na przestrzeni tych 40 lat. Bogaty i interesujący program sprawił, że 3 godziny minęły bardzo szybko. Momenty wzruszenia przeplatały się z chwilami radości.